move slower. We would never grow up. All we knew that love was for when we're older. Anything could happen. Secretly imagine they could never tear us apart. Too young to fall. This is our story that we could take back someday. Our lonely glory. Dzień dobry, cześć i czołem, z tej strony Patryk, witam Was w kolejnym odcinku z Road to Legend ze Stevenem Gerrardem. Tak jest, przed nami te wyzwania Barkley oraz Jerome. Jerome był w poprzednich odcinkach, jednak zmieniłem formację na 4-1-2-1-2. No i ten zawodnik musiał niestety uznać wyższość innego zawodnika, czyli napastnika, który spisuje się bardzo dobrze. Nazywa się Delphonseu. Tim Howard naprawdę to jest fantastyczny zawodnik, fantastyczny goalkeeper. Trochę szkoda, że dopiero odkryłem ten fenomen pod koniec FIFA. Jednak nic straconego. Tutaj Gostek ma naprawdę wykokszony skład. Ibrahimović, Lawecji. No i tutaj 38 minuta, kiedy Lawecji przejmuje piłkę, no i byłem bez szans w mojej obronie. Dobrze wszystko rozkminił. Szybki Lawecji pokazał się z dobrej strony. Później dośrodkowanie na główkę. W FIFA 15, nie martwcie się, już nie będzie główek OP. W 45 minucie tracimy bramkę na 2-0. Później Rodriguez, srebrny, błyszczący, przechwytuje piłkę. No i w 58 minucie mamy już 2-1, a więc cieszymy się z tego, iż złapaliśmy jakiś kontakt z moim rywalem. Później no już było naprawdę fantastycznie. Caulker fantastycznym strzałem jak w poprzednim odcinku. Piłka od słupka, piłka od poprzeczki się odbija, no i Caulker wpisuje się na listę strzelców. Naprawdę bardzo fajny obrońca. Także polecam Wam, jeżeli chcecie mieć jakiegoś ciekawego obrońcę. Niekoniecznie złotego, ale ten obrońca jest naprawdę fantastycznym gościem i bardzo dobrze tutaj spisuje się przed bramką. No i później Barkley dostaje dobre podanie i później dobija jeszcze Delphonseu. No i po tej robitce mamy 3-2, tak więc no, na pewno mega się cieszyć z tego powodu, iż będzie kolejne wzmocnienie. Jednak mój rywal w 87 minucie strzela mi bramkę Lawecji na 3-3. No i mamy niestety dogrywkę. Zlatan Ibrahimović oddaje strzał, ale daleki od tego, by znalazł się w siatce mojej oraz Tima Howarda. Później, no i zobaczcie jaki błąd wielki, no i kto strzela bramkę? Oczywiście Caulker, który jest naprawdę fantastycznym zawodnikiem. Ma bardzo dużo siły, więc tutaj przepchnął wszystkich zawodników. No i wygrałem to spotkanie 4-3, a więc kolejne wzmocnienie u mnie w zespole, czyli to będzie Jerome, bo Barkleya musimy niestety ściągnąć, żeby później kupić Barkleya złotego, niebłyszczącego. Srebrny Barkley naprawdę wniósł w mojej drużynie bardzo dużo świeżości, bardzo dużo rozgrywał fantastycznych piłek, oddawał mega dużo strzałów, no i dziękujemy temu Barkleyowi srebrnemu, 72 overall. No i witamy Jeroma, który na krótki moment, bo nie chcę z nim nawiązywać jakiejś dłuższej współpracy, nie podoba mi się gra tego zawodnika, aczkolwiek dobrze rozporządza piłką, ale to nie jest to. No i gramy z kolejnym rywalem, gościu ma logo Śląska Wrocław, no i to jest naprawdę bardzo dobre zestawienie, to są srebrne bestie, można by tak powiedzieć. Agbona Hork, który jest naprawdę fantastycznym zawodnikiem, no i w 7 minucie, w 6 minucie gościu strzela mi bramkę na 1-0, później jeszcze Howard bronił bardzo dobrze, ale no, ten rywal wykorzystywał praktycznie bardzo dużo okazji, praktycznie każdy jego strzał kończył się bramką albo sytuacją bramkową. No i mamy 2-0, 39 minuta, gdzie Gostek strzela mi znowu z główki. Później ja dobrze dośrodkowuję do Delphonseu. Niestety ten zawodnik strzelał obok słupka. Kurde, było takie zamieszanie, że mógł trafić, a no niestety. Podanie do Aguanohora mamy niestety 3-0 w 66 minucie. Bardzo dobrze mój rywal grał w obronie i naprawdę było bardzo ciężko do tego, żebym strzelił mu bramkę, ale tutaj Rodriguez naprawdę fantastycznie z lewej nogi strzela, pokonuje bramkarza. Zobaczcie, to był chyba Pantilimon tutaj bronił, albo ktoś inny. No coś właśnie w pokroju, ale wiem, że srebrny błyszczący, tak więc 84 minuta, gdzie Delphonseu 90 parę tempa, no naprawdę przechodzi wszystkich obrońców jak chce. Podanie do Jeroma, no i Jerome fantastycznie wykańcza tą sytuację. No i przegrałem to spotkanie 3-2, jednak było naprawdę całkiem smacznie, z tego względu, iż w ostatnich minutach nawiązałem spory kontakt z moim rywalem i mogło skończyć się przynajmniej remisem, ale niestety tak się nie stało. Grałem z kolejnym rywalem, logo Realu Madryt, a więc wskazuje na to, że to będzie klub królewski. No i oczywiście Pantilimon, obrońca Agbonahor, no i Rodriguez i El Salah, który jest prawym pomocnikiem Chelsea Londyn i jest mega szybki. Miałem okazję w 8 minucie, niestety z niej nie skorzystałem. Bardzo fajne stroje wyhaczyłem, stąd to stroj Anderlechtu Bruksela. 60 minuta, no i zobaczcie, kto strzela bramkę. Oczywiście, że Caulker, który ma fantastyczne główki ludziska. Można ładnie dośrodkować Stevie G do Caulkera i ten wykorzysta sytuację. 60 63 minuta Gostek chciał zagrozić mojej bramce i zobaczcie, Delphonseu tutaj przedziera się ładnie podanie do Mnessona, no i Mness wykańczy tę sytuację w 81 minucie na 0-2. Salutuję jeszcze wszystkim kibicom, którzy znaleźli się w dzisiejszym spotkaniu, tak więc dziękuję im za to, że mogli go wesprzeć przy tym, żeby strzelał fantastyczne bramki. No tutaj Aguanohor przechodzi moich obrońców, no i trochę szmeciarsko w 84 minucie tracę bramkę na 1-2, jednak niestety się tym nie przejmuję. Mój rywal myślał, że po tej bramce poddam się, ale ja stałem się coraz silniejszy, no i Delphonseu, bardzo szybki zawodnik, w 88 minucie pokonuje bramkarza z jednej z najbliższych odległości, a więc wygrywam to spotkanie 3-1. Ludziska, i zostawcie łapki pod tym materiałem, to są już jedne z ostatnich materiałów z FIFA 14, bo FIFA 15 się zbliża, a więc ludziska, ruszamy z nową świeżością. Ja wiem, FIFA 14 już się wszystkim przejadła, rozumiem to, ale sprawdźcie mi mega przyjemność, zostawcie łapki w górę, bo kiedy coś tworzę, na przykład chodzi o to, że tworzę materiały, a 20 łapek w górę to jest spoko, ale i tak mało w porównaniu z tym, kiedy raz mnie mega nie zawiedliście i przy karierze Arkadiusza Milika zostawiliście prawie 120 łapek w górę. Fuck, no to jest awesome, mega. O coś takiego proszę, może nie aż o tyle, ale ludziska, jeżeli wam się uda uzbierać przynajmniej 50 łapek w górę, to będę bardzo zadowolony. Wiem, że ta seria, może jest to spowodowane moją winą, bo od początku nie cisnąłem Ultimate Team i później wszyscy byli przyzwyczajeni do kariery, ale musicie się przyzwyczaić, że w FIFA 15 będzie Ultimate Team i będzie kariera, a więc chcę, żeby te serie były równie dobrze oglądane przez moich widzów, przez was. No i zobaczcie, tutaj w 13 minucie Howard obronił pierwszy strzał, ale później Gostek naprawdę miał epicką drużynę, ale zobaczcie, jak tutaj Delphonseu fantastycznym strzałem pokonuje Ikera Casillasa. Tutaj Casillas bronił, a więc to naprawdę propsy dla niego, że pokonał taką legendę Realu Madryt. Tutaj mogłem to trochę inaczej zrobić, no ale no niestety nie udało się. Później Diego Costa chciał pokonać z najbliższych odległości Howarda, ale mu się to nie udaje. Szawik, który jest w FIFA 15 bardzo OP, naprawdę ludziska. No zobaczcie, jak Howard broni niczym FIFA 15, niczym ta fizyka, mega fizyka w FIFA 15, no ale tutaj wyciągnął tą akcję i Diego Costa dobija praktycznie na pustą bramkę, no i no niestety po 90 minutach przegrywam to spotkanie 2-1, ale się nie smucę z tego powodu, iż nawiązałem mega kontakt z tym rywalem i jestem zadowolony z moich zawodników, bo gdyby niektóre sytuacje, które mogłem wykorzystać, to myślę, że wygrałbym ten mecz, bo Gostek, wiecie jak to jest, zawsze wszyscy, którzy mają, wiecie, taką wykokszoną drużynę, to zazwyczaj to nie są jacyś tam mega ludzie, którzy dobrze grają w FIFA. No i tutaj Mness, deszczowy dzień, dlatego może piłka tak się wolno turlała, golkiper nie ryzykował, no i w 37 minucie mamy 1-0. To świadczy o tym, że coraz bardziej mi się gra lepiej tymi zawodnikami, że wiem, jak nimi uderzać. Tutaj Barkley ostrożnie, tak jest, ostrożnie podanie do Stevena Gerrarda, no i poprzeczka. Niestety w 40 minucie mogło być już 2-0, ale się nie udaje. Rzut rożny, no i z rzutu rożnego właśnie w tym odcinku mega dużo razy strzelałem z rzutu rożnego bramki. Barkley dobrze się wbił w drużynę, tak więc witamy złotego Barkleya u mnie w zespole. Tutaj rozjechała mi się obrona kompletnie w 60 minucie. Byłem bezradny już przy tym ataku mojego rywala. Przejęcie piłki przez Stevena Gerrarda, Delphonseu, podanie do Mnessona, no i praktycznie z drugiej strony teraz strzelamy bramkę w 70 minucie, no i wygrywam to spotkanie 3-1, a więc świadczy to o tym, że mój rywal nie był jakiś tam mega koksiarzem. Skład z Borussii Mönchengladbach nie okazał się lepszy od mojej drużyny. Gostek miał nazwę Jestem Batmanem, tak więc nie wiem, co o tym świadczy, może o tym, że jest czarny i groźny, no nie wiem, ludziska, albo mieszka z nietoperzami. No i wzmocnienie do mnie do klubu następuje takie, iż wymieniamy Mnessa na Zaretę, który ma 5 gwiazdek sztuczek, przeszedł do West Hamu United, a więc na pewno będzie fajnie się grało tym zawodnikiem, tak więc 75 overall się przyda, tak więc dzięki ludziska, trzymajcie się, do następnego i cześć!